Witaj drogi widzu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych wspólnych przygód z grą LEGO Star Wars 3 Wojny Klonów. I dzisiaj bez dalszych wstępów zaczniemy sobie naszą przygodę w końcu z serialem Wojny Klonów. Tak jest, poziom, który teraz sobie rozpoczniemy, już opowiada o wydarzeniach z serialu, a nie z filmu Atak Klonów, jak to było przez cały poprzedni odcinek. W poprzednim odcinku skończyliśmy rozdział Prolog, Arena na Geonosis i rozdział pierwszy sekcji Hrabiego Duku pod tytułem Bitwa o Geonosis. I teraz, zgodnie z obietnicą, że będziemy chronologicznie przechodzić następne rozdziały, a nie segmentami, idziemy do rozdziału Ukryty Wróg z Asai Ventress. Ukryty Wróg jest poziomem na podstawie odcinka Ukryty Wróg, to jest bodajże 16 odcinek pierwszego sezonu, z tym, że on jest chronologicznie pierwszy pod względem wydarzeń. On się w ogóle dzieje jeszcze nawet przed filmem Wojny Klonów, którego akcja toczy się przed pierwszym odcinkiem serialu, przed w ogóle każdym odcinkiem serialu, ale jest... nie jest chronologicznie pierwszym odcinkiem serialu, jest drugim odcinkiem serialu pod względem chronologicznym, bo pierwszym jest Cat and Mouse i to jest bodajże 15 albo też 16 drugiego sezonu, ale chyba 15 w drugim sezonie on jest Cat and Mouse. W każdym razie oba te odcinki i w sumie początek filmu stanowią taką zamkniętą historię planety Christophsis. To znaczy walk o planetę Christophsis. I my sobie właśnie w tych walkach będziemy w tym odcinku uczestniczyć, więc sobie zacznijmy tryb fabularny. Nasze pierwsze spotkanie z Asai Ventress przed nami. Asai Ventress. Zaczynamy ten właśnie segment. Rozdział pierwszy. Ukryty wróg. Złożona z droidów armia separatystów przypuściła szturm na piękną planetę Christophsis. W nadziei, że uda się im zapobiec masakrze i uratować ten świat od dalszych zniszczeń, generałowie Jedi Obi-Wan Kenobi i Anakin Skywalker zaplanowali zuchwałą zasadzkę, która pomoże przeważyć szale zwycięstwa na stronę Republiki. Wspomagani przez mały oddział klonów, Jedi przygotowują pułapkę na nieprzyjaciela. No i zobaczmy, co tu się wydarzy. Wiecie, problem mój i tego serialu jest taki, że widziałem te odcinki po razie. Trudno jest mi czasem powiedzieć, co się aktualnie działo w serialu, z racji, że już zwyczajnie tego nie pamiętam za dobrze. Ludzie. To akurat było zabawne. To było śmieszne. Dobra. Lecimy zatem dołączyć do Obi-Wana. I słyszymy tutaj już muzykę, która jest bezpośrednio zaczerpnięta ze ścieżki dźwiękowej z serialu. Motywy Johna Williamsa nie pojawiają się w tym serialu prawie w ogóle, ewentualnie jakieś wariacje na ich temat. Tutaj generalnie jest muzyka napisana specjalnie do serialu. Dobra, i tutaj właśnie, to jest chyba pierwszy... Coś nie tak zrobiłem? Tak, to musimy to zniszczyć i to jest 1 na 10. Dobrze, to pamiętałem jeszcze z mojego jakiegoś tam przechodzenia z dawien dawna, bo ostatnio w tę grę grałem 4 lata temu z kumplem. To był mój ostatni raz. Patrzcie, tam widzimy mini zestaw, się do niego nie dostaniemy. I tutaj mamy tę mechanikę, o której wam mówiłem, nową. W ogóle zobaczmy sobie Anakina, bo on ma trochę inny design. Anakin Skywalker to jest dalej, dobra. Nieważne. Bo on ma inny design niż na Geonosis i... aby użyć liny z hakiem i tak dalej. Żołnierz klon. Zwykły żołnierz klon bez imienia. To jest nasz kolejny... kolejna nasza postać, którą będziemy tutaj sterować. I możemy się przenieść tutaj za pomocą linki z hakiem. Pamiętacie, postacie wyposażone w blastery mają linki z hakiem. Dobra. Czy ja mogę teraz tu przejść w ogóle? A on ma, on bomby jeszcze rzuca, tak? Fajnie, fajnie. Mogę przejść? O, bałem się, że spadnę w przepaść, ale jednak nie. Wchodzimy do środka. Okej. I robimy rozwałkę. Super się nimi walczy w tej części. Ta walka jest taka, wiecie,
No czuć, że jesteśmy kozakiem Jedi w ogóle. O, widzieliście tę animację? Nie widzieliście, bo częściowo wam Obi-Wan zasłonił. Ale tak można było dostrzec, po prostu. No jest ta moc. Dosłownie. A musimy zamknąć te drzwi. Dobra. Tutaj jest trochę też inaczej z mocą. Na przykład teraz musiałem wcisnąć S. Czyli, że wiecie, że w dół, żeby zamknąć tę bramę. Fajne to jest, fajnie to jest pomyślane. Tak moc działająca pod względem takim kierunkowym. Bo no, wprowadza to jakąś taką dodatkową dynamikę do tej mocy i trzeba trochę użyć mózgu, ale tylko trochę, ale to zawsze przyjemnie. Tak myślę. Dobra, tradycyjnie znacie mój styl gry. Jak jesteście nowi, znaczy się nowymi widzami i nie znacie mojego stylu gry, to wam opowiadam i wyjaśniam, że najpierw zbieramy wszystko, co się da, rozwalamy wszystkie rzeczy tak, żeby zdobyć pasek prawdziwego Jedi i dopiero potem tak naprawdę lecimy dalej z fabułą. To może się wydawać dla was nudne, dlatego ja w opisach daję odnośniki, co kiedy robimy i tak dalej. O, tutaj jeszcze coś możemy rozwalić, patrzcie. Bym nie wiedział, bym nie odkrył. Znaczy, bym nie spróbował, bym nie odkrył. No, to jest całkiem duże źródło hajsu, bo tutaj aż 1000 wyleciał. Fajnie, fajnie. Dobra. Tutaj rozwalamy to, to i to. I też całkiem dużo wyleciało. Teraz już sobie pozwoliłem, żeby to trochę szybciej trwało. Dobra, weźmy sobie Anakina. I gdzie my tego mamy użyć, bo jakoś tak nie widzę. Gdzie my to mamy użyć? Tego. Okej, okay. Nie zauważyłem nawet tego, tak szedłem tropem tego kabla. Okej, okay, tam nas droidy znowu atakują. Jedi Slam został z poprzedniej gry. Jest ta umiejętność. Okej, okay. Kolejne bramy do zamknięcia. Zamknijmy je jak najszybciej, ale widzę, że o, tutaj będzie jakiś problem chyba. Możemy używać mocy na tym automacie z kawą, na tym ekspresie, znaczy się. To chyba bardziej ekspres niż automat był. Już go nie ma. Tutaj następny droid nam się... nam próbuje wejść w paradę. Okej. Okay. Użyjmy sobie na tym mocy. W sumie... o, to jest nasz najważniejszy cel. Wydaje mi się, że ten mini zestaw można zdobyć w trybie fabularnym, więc nie omieszkam go zdobyć, jeśli się oczywiście da. Jeśli niczego nie pominę, bo to też jest opcja taka. Okej. I co teraz? Możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak. Aha, i możemy zrobić tak. Okej. To było całkiem proste. Jeszcze została nam druga brama do zamknięcia. To ją zamknijmy. Nią. Ją zamknijmy. I patrzcie, i teraz jak używam mocy, bo cały czas mam wciśnięte użycie mocy, to nic się nie dzieje, ale jak wciskam, żeby to poleciało w dół, to leci w dół. Takie usprawnienie, urozmaicenie. Fajne, bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Dobra, zobaczmy, co będzie, jak podłączę to z powrotem. Nic nie będzie, bo się nie da, okej. No nic, o, patrzcie tu. Patrzcie tu, spróbujemy to zdobyć. Fajne, fajne. Kurde, chyba się nie da, chyba trzeba droida do tego. Spróbujemy? Tak, niestety trzeba droida. Nie doleciałem Anakinem. No trudno. Wrócimy droidem. Dobrze, że wiem, gdzie to jest. Lecimy na następne pięterko. Zagrajmy teraz nie Obi-Wanem, ale dowódcą Kodim. To jest... no, jeden z kluczowych dowódców armii klonów. Zaufany człowiek Obi-Wana Kenobiego. Wiecie, ja nie będę się za bardzo... nie będę za bardzo mówił o tym, co się dzieje w filmach. Między innymi z Kodim właśnie. Bo... boję się, że wśród odbiorców tego materiału jest na przykład osoba, która w życiu nie oglądała filmów, ale za to zna świetnie serial. Wiecie, różni są ludzie, może tak być. I sobie myśli, że o, super, Cody, fajna postać. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Cody fajna postać, ale... wiecie, chciałoby się wspomnieć o czymś, co się dzieje w Zemście Sithów. A...
Nie wspomnę o tym z szacunku do widzów. Jeśli nie oglądałeś, młody widzu, mówię młody, bo podejrzewam, że to jest główny powód, dla którego mogłeś nie widzieć Zemsty Sithów, to koniecznie nadrób. No, dobra. Zbieramy monety przede wszystkim, pamiętajcie, to jest podstawowy cel mojej egzystencji w tych grach. Zbieranie monet. O, i takich poukrywanych tutaj za ścianą też, kurde, zawsze to lubię. Jak doceniają moje zbieractwo i faktycznie te monety za ścianą są. Dobra. Wow, 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 prawie bym spadł. Widzieliście to? Jak się uratowałem? Dobrze poszło. Dobra. Tu w ogóle zajęło mi trochę czasu, żeby wykminić, że tu jest szkło. Tu mogę po tym chodzić, po tej pustej przestrzeni. Dobra, tutaj... Teraz chyba jak używamy mocy, to nic nam nie przeszkadza w tym używaniu mocy. W sensie, droidy nas nie zaczepiają, do nas nie strzelają. Ale mogę się mylić. Nie jestem pewien tej informacji do końca. Słuchajcie, chyba nie zbierzemy, nie rozwalimy tych wszystkich ekranów. Chyba już jesteśmy poza tą znajdźką w ogóle. Możemy jeszcze tutaj zdobyć pieniądz? Możemy, to na dwa razy było. A możemy to rozwalić? Tak jest, pewnie. Dobrze. Dobrze, że moje standardowe sposoby zbieractwa są tutaj nagradzane. Patrzcie, ile tu jest droidów. Patrzcie, ile tutaj w ogóle jest... Nie widzieliście nigdy czegoś takiego w LEGO Star Wars The Complete Saga. To wam mogę zagwarantować, że tego tutaj jest zwyczajnie po prostu więcej wszystkiego. O, możemy zamknąć drogę. Zamknąć bramę. A co, ona się potem uaktywni? Okej, zabili mnie jak wskakałem. Jak byłem w locie, byłem w trakcie lotu. Denerwujące. Dobra. Tutaj też to mogę zamknąć. Ale wydaje mi się, niestety, że tamte drzwi już są otwarte. Nie! To co, możemy ich wybić teraz wszystkich? Spróbujmy. Jest ich wyraźnie mniej. Więc... Wiecie, w sumie to nigdy tego nie robiłem tak, żeby ich wybić. Zawsze godziłem się na to, że te droidy tutaj są. A może to nie jest droga Jedi? Dobra, jeszcze tutaj to... Tutaj zabijmy. Kurczę, i co? Ich liczba maleje? No kurde, został jeden, jak nic. No i fajnie. A, idą następne. Dobra. A nie, to idą, ale to... Aha, bo to faktycznie wychodzą przez to. Mhm. Faktycznie jest, otwiera się to z powrotem. Dobra, co my mamy tu zrobić? Mamy założyć tę czapkę. To jest motyw wzięty z... To się po raz pierwszy pojawiło w LEGO Indiana Jones. Zakładało się czapki z niemieckiego munduru. I... Używało się nich, żeby ich... Mam jakiś straszny problem mam z odmianą dzisiaj. Używało się ich, żeby dostać się do obszarów zastrzeżonych, dostępnych tylko dla niemieckich żołnierzy. I stąd się wzięła ta mechanika właśnie różnych hełmów. Znaczy, hełmy się zakładało też w LEGO Star Wars w sumie... No racja, w LEGO, to się wzięło z LEGO Star Wars 2, a nie z LEGO Indiana Jones. Przepraszam, mój błąd. Tak, to ta mechanika ma swoją genezę jakby tam. Dobra, możemy jeszcze te reflektory rozwalać, to fajne jest. Jeszcze tylko, żeby nas to działko nie walnęło i już w ogóle będzie ekstra. Dobra, bo musimy nie dać się trafić chyba klonom. Znaczy nie klonom, tylko droidom. Aha, jak się damy trafić, to wtedy nam... To wtedy co? To wtedy nam spadnie ten hełm, to chciałem powiedzieć. Dobra, my musimy rozwalić te działka chyba. Szare, tak mi się wydaje. To jest nasz cel. W tym celu, właśnie, wejdźmy sobie tutaj. Tak jest, jedno działko poszło. Drugie działko poszło. Patrzcie, jakich jedziemy tutaj. Coś było zrobione. Coś było zrobione. I się zastanawiam, co. Bo oczywiście strzeliłem do tego i nie mam pojęcia, co tu jest. W takim razie nie idźmy nigdzie. Po prostu strzelajmy do wszystkiego. Może się uda trafić w coś
podobnego. Zastanawiam się, co to mogło być, że to unieszkodliwiliśmy i... I co to mogło być? Że było 1 na 3. Co? Kurczę, no fajnie by było wiedzieć. Po prostu rozwalmy wszystko, co się da i się będziemy zastanawiać. Dobra, bo serio autentycznie mnie to ciekawi, zastanawia. Nie wiem, co o tym myśleć. Dobra, tam jest panel łowcy nagród, to tam nas to nie interesuje. Ja bym musiał dokładnie to nagranie zobaczyć, co ja tutaj zrobiłem. Tutaj, przelećmy tutaj, znaczy nie przelećmy, tylko uaktywnijmy to. Dobra, zobaczmy. Może to było coś tak bardziej na górze? Kurde, nie wiem. Ale zastanawia mnie to. Żeby aktywować ten panel, musisz zdobyć głowę droida. No to jest oczywiste. To nawet zrobimy sposobem, ale to zaraz. Jeszcze myślę, co tu mogło pójść. Dobra, wiem. Wiem co to było. Tu chodziło o to, że muszę rozwalić wieżyczką coś, co przelatuje. Na bank o to chodziło. Więc po prostu strzelajmy w jedno miejsce, aż w końcu się uda. Wy droidy głupie. Już mi stąd. Dobra, bo ja tracę niepotrzebnie hajs. No i co? Jak jeszcze tutaj postrzelam sobie na wszystkie strony, to nic nie będzie? Nie, nie będzie. Jeszcze zobaczmy, bo tam zaraz będzie przelatywać następne. Więc fajnie by było się na to załapać, jak to będzie przelatywać. Wiecie, o co chodzi? Tam przelatywało w tle coś takiego, co wydaje mi się, że można rozwalić. I co? Leci czy nie leci? Czy to leci raz po prostu na ruski rok? Nie, to chyba o coś innego chodziło. Ludzie! Fajnie by było się dowiedzieć, o co tak naprawdę. Czy ja mogę tam wejść? Nie. Nie mogę i nawet jest to dla mnie średnio opłacalne. Okej. Okay. Zamknijmy tę bramę. Wybijmy wszystkich co do jednego. I się wtedy bawmy w te głowy droida. Nie, ty nie szukasz jej. Ty jej nie szukasz. Zostaw. Dobra, tu nas nikt nie zaatakuje już raczej. Odpalmy to. I lecimy dalej. Nie zdobędziemy tego, co myślałem. No po prostu się nie da. Wydaje mi się, że to jest dla ciemnej strony. Okej, tu się dzieje coś dziwnego. O, i mamy Ventress. Wiecie, kim jest Ventress? Zawsze mnie to zastanawiało, jak oglądałem serial. Serial debiutował w 2008 roku. Znaczy, postać Asai Ventress jest jeszcze starsza, bo ona pochodzi z serialu z 2003 roku. W każdym razie... A, jednak możemy jeszcze te ekrany przesuwać. Czy to... No ludzie, dajcie mi to. Tak jest, 4 na 10. Dopiero? To chyba coś pominęliśmy, chyba na bank coś pominęliśmy. Dobra, nieistotne na razie. I... Asai Ventress, zawsze mnie zastanawiało, kim ona jest. Otóż ona została odkryta przez hrabiego Duku i Duku uczynił z niej swojego padawana. Ale jej historia w serialu, przynajmniej na tym etapie, do którego ja dobrnąłem, to nigdy nie została opowiedziana. Tak, geneza cała, nie? Wiecie, o co chodzi. Zawsze mnie denerwowało, bo ona się tak jakby w tym uniwersum wzięła znikąd i zniknęła też dla mnie w sposób totalnie niejasny. To znaczy wiem, że to już jest jasne na tym etapie, na którym jest serial Wojny Klonów, który swoją drogą ostatnio miał premierę 7. sezonu, ale na Disney Plus, oczywiście nie u nas. Ale na tym etapie strasznie mnie to denerwowało te 12 lat temu już, Boże. To był w ogóle okres, kiedy ja się zainteresowałem Gwiezdnymi Wojnami, bo wtedy leciało, opowiadałem wam, moją jakby genezę miłości do Gwiezdnych Wojen. Dobra, tu na razie nie ma co z nią walczyć, nie ma sensu. Chodźmy sobie tutaj.
i zdobądźmy to. Dobra, rozwaliliśmy te niektóre z elementów. Co tu trzeba w ogóle zrobić, żeby wygrać z nią tę walkę? Bo to jest oczywiście jest na nią sposób, tylko ja nie pamiętam jaki specjalnie. Wytrąć miecz świetlny, wciskając H w trakcie skoku. W sumie szkoda, że nie dali nam odkryć tego samemu. Chętnie bym to zrobił. Okej, mamy... Wow! To jest kozacki widok. No to chodź tu. Ale to jest super. Ona teraz odzyska swój miecz. Dobra, i tak się będziemy bujać. Super, jeszcze nas tutaj dowaliła. Nie przejmujmy się tym. Zdobądźmy sobie następne pieniążki. Bo ja w sumie nie wiem, czy jak skończymy walkę z nią, to czy jeszcze tutaj będziemy. Dobra, gdzie jest ten miecz? On zawsze upada w to samo miejsce? Okej. Mamy to. Już połowę jej serduszek odebraliśmy. Anakin, teraz ty. Twoja kolej, chłopie. Okej. Czy to jest soundtrack z prequeli? Tak. Czyli korzystają też z tego. Myślałem, że niezbyt. Ale jednak korzystają. Dobra, patrzcie, mamy prawie 100 tysięcy monet zaraz. Tutaj widzicie, kasy jest więcej niż w poprzednich częściach gry. Rzadko kiedy się dostawało 100 tysięcy w trybie fabularnym w Complete Saga. Tutaj się dostaje. Dobra. Teraz trzeba uciekać. Teraz nas zabije. Aha. Tak czułem, że jak wypuszczę miecz, to mnie zabije. Ale no... Trudno. Okej. To rozwalmy i mamy kolejny 1000, mamy 100 tysięcy i mamy prawdziwego Jedi. Już się teraz o finanse nie musimy martwić. Dostańmy jej miecz świetlny. Okej. I zostało jej ostatnie serducho. Ale ładnie odskoczył z taką gracją. I okej, ostatnie serducho. Super Anakin wygląda z dwoma mieczami. Okej, Ventress ucieka teraz. Nie, nie ucieka. Rzuca w nas przedmiotami, a ty Obi-Wan się odsuń. Teraz ty. Tak się wymieniajmy nimi. Oczywiście ma to większy sens w koopie, bo podobnie jak poprzednie części, ta gra oferuje koopa. Dobra, teraz dwa Obi-Wana będą, żeby było tak w miarę porówno. I okej. I co teraz? Obi-Wan to jest w ogóle moja ulubiona postać z całego uniwersum. W sumie... No dobra, Obi-Wan. Oczywiście, że Obi-Wan. Obi-Wana kocham całym sercem. Nie mogę się już doczekać tego serialu z McGregorem. To jest w ogóle... To jest w ogóle... Marzenie. Zobaczyć to. Wolałbym film, szczerze powiedziawszy. Zobaczyć to w kinie. Ale no... Świat nie jest idealny. Więc... Wiecie. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Mam tylko nadzieję, że no, dzięki temu ta historia zyska, że to jest serial, a nie film. Będziemy mieli w sumie więcej czasu, spędzimy z Obi-Wanem. I kto wie, to może nie będzie jedyny sezon. Znaczy, wydaje mi się, że to jest projekt dosyć jednosezonowy, bo jednak jest, chociaż czy ja wiem, jest dosyć duży obszar czasowy do zagospodarowania, więc no w sumie da się, dobra. Mamy tutaj kolejną część pojedynku z Ventress. Tym razem będzie w nas rzucać książkami. A jednak nie. Dobra, widzę, że tak samo to wygląda. Mamy w nią rzucać jej mieczem. Pytanie, dlaczego nie mogę... Mogę jednak. Okej. Wow, za szybka była. Nawet nie miałem jak się obronić przed nią. Dobrze. No chodź tu. Ona spryciula jest, broni się przed nami dwoma. Okej. Zostało jej jedno.
No, zmieni się w Obi-Wana. Super. Tak. Mogliście słyszeć takie buczenie, to się zawsze pojawia, kiedy naciska się przycisk zmiany postaci, a z jakiegoś powodu postać nie może zostać zmieniona. To nie jest żaden jakiś dźwięk systemowy czy coś. Już tak mogliście to usłyszeć w poprzednim odcinku, teraz też. Dobra, musimy ją gonić. Ale wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Siódmy ekran rozwalony. I uwaga. I co? Mamy gdzieś ten ekran następny? Fajnie by było. Chyba tak w sumie tutaj trochę... Znaczy nie powiem, marnuję czas, bo zdobywam ciężkie pieniądze, żeby było na potem. Ale wiecie. Widzowie chcą krwi, widzowie chcą roka. A ja tutaj co? Dobra. Teraz będzie rock and roll, ale to muszę najpierw wszystko rozwalić. Jednak skrupulatność jest podstawą. Dobra, jeszcze tylko to. Jedno, użyjemy mocy. Rozwalimy wszystko, co jest do rozwalenia. I... Coś usłyszałem? Chodź tu, Anakin, do mnie. Czy jak staniemy na tym we dwóch, to coś się stanie? Nie. A może tak? Aha. Okej. Okay. A możemy tym rzucać po prostu, okej. Okay. To ładne jest, że możemy. Lecimy dalej. Mamy tylko jedno serduszko, Obi-Wan nam się świeci. O, Ventress już na nas czeka. Cierpliwie. Nie, nie lubię, jak oni tak od razu atakują. Trzeba wyjąć miecz jak cywilizowany człowiek i lecimy w dół. Ładne, to było... Pamiętam tę scenę z serialu. To bardzo spoko. Dobra, tego używamy do zbudowania. Fioletowe części zawsze pasują do fioletowych miejsc. To jest akurat wzięte z Lego Harry Potter. Tam jak się używało czaru Wingardium Leviosa, można było doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, do takiego układania tych klocków jak puzzli. I to jest wzięte z tego. Właśnie tak. Dobra. Zmieńmy się w Anakina teraz. Trochę pograliśmy już Obi-Wanem. O, Ventress nam zwiewa na... Sympatycznie, nie? Dobra, teraz tylko... Nawet nie zdobyliśmy mini zestawu, co mnie troszeczkę martwi. Ale wydaje mi się, że tu się da. Tu się na pewno da, z całą pewnością, tylko... Dobra, nie celuj tak we mnie tym laserem. Kobieto. Dobra. Musimy rzucić mieczem w ten laser, ale to zaraz. Czy już wszystko zdobyliśmy? Nie uda nam się rozwalić wszystkich ekranów. Denerwuje mnie to. No ale wiecie, świat nie jest idealny. Dobrze, ładnie się udało. Super, że droidy idą. To nam zapewnią może jakieś serducho. Tak jest, mamy serducha. Dzięki nim. Dobra. To o życie już się nie musimy bać nasze. Okej. Okay. Tutaj jeszcze leży. Dobra. Chyba się udało. Jeszcze się nie udało. Jeszcze się nie udało. Teraz się uda. Już chyba to działko długo nie wytrzyma. No, nie wytrzymało. Już nas atakuje falami uderzeniowymi. Już musimy skakać w odpowiednich momentach teraz. I Anakin, nie umieraj. Dobra. Oj, umarł. Ojej, znowu zmarnowałem trochę czas. Właśnie się z nim tutaj... O nie, i znowu musimy to działko niszczyć. Mam nadzieję, że tylko po razie. Byłoby fajnie, jakby tylko po razie. A nie, że tak... Tak, tylko po razie już. Już nam odpuścili trochę twórcy błędy nasze. Okej. Okay. Jeszcze raz. I teraz. Wchodzimy po nóżce. Nie musimy nic robić, bo Anakin sam to rozwala. Szkoda, że nie ma jakiegoś quick time eventa chociaż. Bo to by było bardziej angażujące niż taka sucha animacja.
Właśnie o to mam trochę żal. Dobra. Co dalej? Co my dalej właściwie musimy robić? Rozwalić droida, a poza tym... Dobra, to jest ta odcięta noga. Co dalej? Co my tu możemy zrobić? Bić tę nogę. Tamtą drugą. Czy nie? Okej. Jednak nie, a jednak tak. Dobra, odcinamy drugą. Trochę nie byłem pewien. Wiecie, nie pamiętam tych poziomów dobrze. Naprawdę. To jest w dużej mierze dla mnie w pewnym sensie nowość. Chociaż ten poziom to właśnie akurat grałem z kumplem, ale chyba tylko ten. Reszta to są mgliste wspomnienia sprzed 8 lat. Ponad 8 lat. Okej, i wskoczyliśmy na to. I co dalej? Dobra, tu jest Ventress. A tutaj gdzieś jest bardzo dużo rzeczy do... Właśnie, 1 z 10, jak super bojowe droidy rozwalimy, to wtedy, właśnie w tej liczbie, to wtedy mamy mini zestaw. I zróbmy to. Okej, on jak spada sam, to się nie liczy jako rozwalony. Ale ten chyba nie spadnie sam. Dobra, w końcu możemy. Przed tymi przedmiotami, które ona w nas rzuca, możemy się śmiało bronić mieczem świetlnym. Dobra. 8 na 10. Okej. Trochę odepchnąłem w jej stronę. Dobra, ten droid spada. Tutaj coś, jakieś obrażenia dostajemy. Okej. Nie wiem czemu nie mogę tego zebrać. Okej, zebrałem. Dobra, rzucajmy przedmiotami w Ventress. Okej, teraz na mnie skoczy. Chyba, z mieczem. Czy nie? W ogóle długo spadamy. Okej, następny. Ojej, jak jesteśmy w powietrzu i nie... To jesteśmy łatwym celem dla droidów. I trochę mi to się przestaje podobać, bo dużo straciliśmy. I... Wow! Obi-Wan zdobył naszą kasę. Nawet nie wiedziałem, że to tak działa. Że kurde, komputer zdobywa. No nieźle. I patrzcie, to jest aż niespotykane jak dla mnie. Dobra, co ona robi? Bo ja chcę stanąć na jakimś stałym gruncie. A nie, kurde, że cały czas obrywam. Mogę? Ventress. Chcę użyć mocy. O, w końcu mogę. Dobra, w końcu stanąłem. Miałem problem z opadnięciem na stały ląd. Znaczy na stały ląd, na... Powiedzmy, że na stały ląd. Powiedzmy, że na miejsce, gdzie mogę stać. O, i tu już nie będzie problemu. Wow, to już nam jeszcze dochodzi element przeszkadzajka. Dobra, trudna walka z trudnym bossem. Żartuję, było całkiem prosto. I co się dzieje? A, to pamiętam też. Była taka sytuacja. A, widzieliście? Superhero landing. Ventress się znowu nie udało z nami powalczyć specjalnie. Koniec rozdziału chyba, tak? Z tego co mi się wydaje. Tak, skończyliśmy rozdział. Poziom ukończony, gra dowolna została odblokowana. I zdobyliśmy dowódcę Kodiego i żołnierza Klona. Nie lubię jak postaci są nie po kolei. Zwłaszcza jak w sumie powinny być po kolei, bo są z jednego poziomu. To, że będą nie po kolei, no to jestem na to przygotowany, no bo nie robimy wszystkiego po kolei. No ale trudno. Mamy całkiem dużo monet jak na ten etap gry. Bo wiecie, wychodzi więcej niż 100 tysięcy na poziom. Znowu tylko jeden mini zestaw. W kółko zdobywamy tylko po jednym. To jest aż jak nie ja. Patrzcie, już 6 na 130. Opcja zmiany systemu jest teraz dostępna. Zobaczymy o co chodzi. Kontynuujemy fabułę. Ja chyba wiem o co chodzi. Tym krążownikiem, na którym... się znajdujemy teraz, który jest naszym hubem,
znajdujemy się w jakiejś tam części galaktyki. I patrzcie, za każdym razem, jak robimy coś innego w fabule, tło jest inne. Tam widzicie planetę Christophsis. Widzicie? To jest Christophsis. Jeśli polecimy do innego systemu, to to będzie inna planeta. W sensie tam w tle, nie? Bo to, że to będzie... Bo powiedziałem coś w stylu, polecimy na inną planetę, to to będzie na innej planecie. Christophsis, możemy polecieć na Geonosis. I... w sumie tyle. Na razie to zostawmy, na razie trzymajmy się tego Christophsis. Na Geonosis nie ma co wracać. Słuchajcie, 6,9% gry ukończone. Ja się w tym momencie z wami pożegnam. Zrobiliśmy jeden rozdział w tym odcinku i już tak raczej zostanie, że będziemy robić po jednym rozdziale. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak, to wspomóżcie mój kanał dobrym słowem w komentarzu. Zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I dajcie łapkę w górę, oczywiście obowiązkowo. Więc trzymajcie się ciepło. Widzimy się w kolejnych ekscytujących, równie ekscytujących odcinkach naszej wspólnej przygody z grą LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. Trzymajcie się i cześć.